Zapraszam na test Hondy Civic 11 generacji, która z napędem hybrydowym zadebiutowała w marcu 2022. Moim zdaniem samochód ma świetną sportową sylwetkę, a czy można w nim się poczuć jak w sportowym samochodzie? Odpowiem Wam w dalszej części materiału. Jeśli chcielibyście oglądać na tym kanale samochody, które Was interesują, sprawdźcie, czy macie subskrypcję. Subskrypcje i lajki bardzo pomagają zwiększyć zasięg kanału, a jeśli się to uda dzięki Wam, będę miał z kolei większe możliwości testowania ciekawych samochodów. Dlatego będę bardzo wdzięczny, jeśli zdecydujecie się na taką małą przysługę i klikniecie ten przycisk oraz dacie lajka. A teraz zapraszam do obejrzenia materiału na temat Hondy Civic, który dla Was przygotowałem. W Europie samochód występuje tylko w wersji nadwozia liftback z napędem hybrydowym. Auto ma około 455 cm długości, około 180 cm szerokości, licząc bez lusterek. Rozstaw osi jest spory i wynosi około 273 cm, ale z kolei prześwit jest dość mały, bo wynosi 12,8 cm. Jak ktoś lubi niską pozycję za kierownicą, to z pewnością będzie zachwycony. Zerknijmy na wnętrze, zaczynając od tapicerki i tylnych drzwi. Górna część tapicerki jest twarda. Poniżej mamy efektowną, ozdobną czarną wstawkę. Pod ozdobnym elementem jest już miękko. Podłokietnik też jest miękki. Poniżej z kolei mamy już twardy plastik. Fotele w naszej wersji są skórzane. Jest to skóra prawdziwa łączona z skórą syntetyczną. Jest też podłokietnik z miejscami na kubeczki. Dobrze, wsiadam w takim razie. Fotel kierowcy jest ustawiony do moich preferencji, a mam 1,82 m. Ilość na nogi jest w zupełności wystarczająca. W tym miejscu fotel jest miękki. No ale nad głową no to już jest tak na styk. Wiadomo, coś za coś. Ładnie pochylona linia. No ale w związku z tym tego miejsca nad głową jest trochę mniej. No ja tak na styk. W czapeczce to już jest, to już trochę, troszeczkę dotykam pod sufitki. Mamy tutaj też lampkę, ale już światełko LED. Uchwyt. Dach panoramiczny, rozsuwany z roletą. Gazetowniki w obu częściach tylnych oparć, nawiewy i dwa gniazda USB-A tradycyjne, plus do tego mamy też tunel środkowy tej wielkości. A tak wygląda wnętrze z przodu. Jest większość, przewaga czerni, ale mamy tą taką listwę do wentylacji w kolorze srebrnym i wstawki, powiedzmy karbonowe, takie ala karbonowe, przypominające karbon. Do tego też piano black umieszczone tutaj przy pasie centralnym, ale jest to takie miejsce, że i boki również, ale jest to takie miejsce, że
nie brudzi nam się to za bardzo, ewentualnie zakurzy troszkę, ale no to już jest mniejszy problem niż rysowanie albo ślad od palców. System dostępu bezkluczowego jest w standardzie dla wszystkich wersji, ale nie obejmuje tylnych drzwi. Tapicerka przednich drzwi ma dodatkowo miękki element na górze drzwi. Reszta materiałów jest taka sama jak w tylnych drzwiach. W najbogatszej wersji Advance, który mamy, są też fotele elektryczne, gdzie fotel kierowcy ma regulację w 8 kierunkach, a fotel pasażera w 4 kierunkach. Zanim omówimy silnik, zwróćcie uwagę na rozwiązanie zastosowane w Hondzie, które umożliwia podniesienie maski na dwie różne wysokości. Super, prawda? W Hondzie Civic dostępny jest tylko jeden rodzaj napędu, ale w mojej ocenie jest on po prostu genialny. Hybrydowy zespół napędowy składa się z silnika elektrycznego o mocy 184 koni mechanicznych i 315 Nm oraz wolno sącego 4-cylindrowego silnika benzynowego o mocy 143 koni mechanicznych. Mimo tego, jak podaje producent, łączna moc napędu to właśnie 184 konie mechaniczne. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi około 8 sekund, więc naprawdę całkiem dobrze, a prędkość maksymalna wynosi 180 km na godzinę. A teraz zobaczcie to proste rozwiązanie, które pozwala zablokować maskę wyżej lub niżej. Są to po prostu dwa otwory, gdzie możemy umieścić pręt. Chciałbym jeszcze doprecyzować, bo wcześniej wspomniałem, że do napędu jest używany silnik elektryczny o mocy 184 koni mechanicznych, ale są to w praktyce dwa silniki, po jednym dla każdego koła przedniej osi. Łączna moc oczywiście wynosi 184 konie, a napędzana jest tylko przednia oś. Zaraz powiem więcej o napędzie, ale usiądę za kierownicą. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda animacja powitalna. Muszę przyznać, że fotel jest bardzo wygodny, pozycja za kierownicą jest niska, dodatkowo fotel można naprawdę nisko ustawić, co w połączeniu z niedużym prześwitem powoduje, że czujemy się jak w sportowym samochodzie. Jeśli tak lubicie prowadzić samochód, będziecie zachwyceni. Taka niska pozycja oczywiście nie będzie najlepsza dla osób, które narzekają na ból kręgosłupa. Musicie to sami sprawdzić, czy Wam to po prostu odpowiada. Przycisk startu mamy w tym miejscu. Jak naciśniemy pedał hamulca, zacznie się świecić na biało, ale jednostajnie. Jak włączymy silnik, zapala się na czerwono. Nie wiem, czy słychać, ale w tym momencie pracuje silnik spalinowy i jeśli jest niedoładowany akumulator, a teraz mamy trzy kreseczki, tu jest poziom akumulatora, to przez chwilkę będzie tak chodził. O, i już w tym momencie zgasł. Zastosowany przez Hondę układ hybrydowy przy spokojnej jeździe jest bardzo cichy, praktycznie niezauważalny. Przy ostrym przyspieszeniu oczywiście usłyszymy silnik spalinowy, ale dźwięk jest przyjemny, a dodatkowo jest symulowana zmiana biegów. Zobaczcie, jak to wygląda. Tryb sport. Dosłownie jak samochód sportowy, prawda? Przyjemny dźwięk. Bardzo fajnie się jeździ, naprawdę.
Także jeśli ktoś chciałby jeździć samochodem usportowionym, który jednocześnie bardzo mało pali, to Honda Civic aktualnej generacji z pewnością warto rozważyć. A samochód moim zdaniem pali naprawdę mało, bo bez żadnego wysiłku w mieście na dystansie około 170 km zużycie wyniosło 5 litrów na 100 km. Patrząc na chwilowe zużycie w mieście, jestem przekonany, że jeżdżąc eko można nawet oscylować w okolicach 4,5 litra na 100 km. Na trasie też nie jest źle, bo na drodze ekspresowej wyszło mi 6,3 litra na 100 km. Samochód ma nieduży zbiornik, bo jest to tylko 40 litrów, ale mimo to zasięg na trasie, w zależności od stylu jazdy i warunków, będzie w okolicach 650 km, a w mieście około 800 km. W uproszczeniu można powiedzieć, że Honda nie ma typowej skrzyni biegów, wyposażona jest natomiast w przekładnię bezstopniową ECVT, która składa się jedynie z dwóch silników elektrycznych i silnika spalinowego. Zmiana przełożenia odbyła się przez falownik. Ten mechanizm posiada jednak sprzęgło, które umożliwia bezpośrednie spięcie silnika spalinowego z kołami. Nie mamy też zresztą tradycyjnego wybieraka lub joysticka, mamy do dyspozycji tylko przyciski. Parking, wsteczny, neutral albo drive. Dostęp do trybów jazdy jest bezproblemowy, tak jak przystało na usportowiony samochód. Podczas jazdy w mieście samochód przez większość czasu pracuje w trybie elektrycznym. Silnik spalinowy pełni rolę generatora, który od czasu do czasu, w zależności od potrzeb, doładowuje akumulator. Energia elektryczna jest oczywiście odzyskiwana podczas hamowania, a poziom rekuperacji możemy zmieniać za pomocą łopatek przy kierownicy. Bezpośredni napęd spalinowy działa tylko przy dużych prędkościach w trasie. W Civicu zastosowany jest system rozpoznający kręte drogi, który automatycznie ustawia najbardziej odpowiedni tryb napędu do wyjścia zakrętu. Zwiększa też siłę hamowania. Zawieszenie jest w mojej ocenie bardzo dobrze zestrojone, jest trochę sztywniejsze, ale z zachowaniem komfortu. Do tego układ kierowniczy bardzo dobrze reaguje na zakręty. To wszystko w połączeniu z niską pozycją za kierownicą, charakterystyką napędu i klimatem wnętrza daje poczucie jazdy samochodem sportowym, a na pewno samochodem usportowionym. A jak prezentuje się bagażnik? Bagażnik otwierany jest ręcznie. Nie ma tutaj opcji otwierania elektrycznego. W nietypowy sposób składa się roletka. No i w naszej wersji po lewej stronie mamy subwoofer, bo mamy tutaj system Bose. Mamy też gniazdo 12V, 180W. Po prawej stronie mamy lampkę do oświetlenia. Niestety jest to żarówka tradycyjna. Bagażnik jest praktycznie w całości wykończony wykładziną, co jest plusem. Mogą być natomiast więcej haczyków. Mamy haczyk na zakupy po lewej stronie i ewentualnie tak samo wyglądające zaczepy od roletki po prawej stronie. Pod podłogą bagażnika jest dość spory schowek, który na pierwszy rzut oka wygląda jak miejsce po kole zapasowym, ale w praktyce nie ma możliwości zamówienia koła zapasowego. Ładowność w naszej wersji wynosi 431 kg, co na pewno nie jest imponującym wynikiem. Na pocieszenie w wersji Sport jest trochę większa, bo jest to 472 kg. A pojemność bagażnika wynosi 409 litrów.
przy siedzeniach normalnie rozłożonych, a jak siedzenia położymy, tylne oparcia, to wzrośnie do 819 litrów, licząc do linii okien. Chyba że chcielibyśmy załadować po dach, no to wtedy będzie to 1192 litry. Sprawdźmy w takim razie, jak będzie wyglądała podłoga po rozłożeniu tylnego oparcia. Jak widać, powierzchnia nie jest równa. Mamy uskok przy zawiasie oparcia. Jest też wyraźny, widoczny próg załadunkowy na końcu samochodu. To, co istotne, siedzenia możemy zupełnie swobodnie składać, nie przejmując się, czy nam się przytnie pas. Góra deski jest miękka. Tu mamy taki cały pas Piano Black, ale bardzo ładnie to się prezentuje. Plus krateczka taka do nawiewu. Nie jest to nawiew na całej długości. Ale w miejscu, gdzie mamy tą regulację. Wygląda to na pewno oryginalnie. Ogólnie można się poczuć tak po amerykańsku troszeczkę w tej Hondzie. Ja tak się w każdym razie czuję. Wygląda to wszystko troszeczkę inaczej niż w innych samochodach. Osłonka przeciwsłoneczna jest z miękkiego materiału. Nie jest to jakiś plastik. A lusterko jest podświetleniem, z tym, że żarówka tradycyjna. U góry mamy jeszcze schowek na okulary. W schowku przed pasażerem mamy również podświetlenie, ale jest ono już wykonane w technologii LED. Niestety nie znajdziemy w schowku wykładziny bądź elementów gumowanych. Mamy tutaj też podłokietnik wraz ze schowkiem, dość spory. Jest tutaj też taka taska, którą można umieścić w dwóch miejscach. Niestety taska nie posiada jakiejś gumowanej powierzchni, ale już środek, dół schowka ma gumę. Podłokietnik nie jest regulowany. Włączmy silnik. Mamy pokrętła do obsługi klimatyzacji, regulację nawiewu dla pasażera. Jest też podgrzewanie w naszej wersji foteli. Tutaj różne opcje, gdzie ten nawiew ma się pojawić. To się również pojawia w tym miejscu. I tak, na kierownicy po lewej stronie mamy obsługę głośności plus do tego funkcje głosowe, a po prawej stronie mamy tempomat plus jeszcze asystent pasa ruchu.
Fajną rzeczą jest to, że widzimy między zegarami, czy mamy kierunkowskaz, czy mamy światła stopu, czy w ogóle mamy światła. Też widać przednie światła. O, teraz je włączyłem. Fajna bardzo funkcja, uważam. I co więcej, przesuwając sobie tutaj, przesuwając jeszcze tą roleczką, możemy mieć podgląd na poszczególne funkcje. Tak to wygląda. Klikając sobie, możemy ustawiać odpowiednie funkcje. Tutaj akurat dotyczy to systemu bezpieczeństwa. Podobało mi się też, że jeśli korzystamy z nawigacji, łącząc się przez Android Auto, mogą się wyświetlać w zegarze komunikaty z wizualizacją odległości w postaci takich kreseczek, jaki dystans nam został do zakrętu. Obok 9-calowego ekranu dotykowego znajduje się pokrętło do regulacji głośności, co można moim zdaniem uznać za plus. Sam system multimedialny przy pierwszym kontakcie może nie zachwyca rozbudowaną grafiką, ale za to jest czytelny, a podczas testu był niezawodny. Sprawdziłem poziom hałasu podczas jazdy. Przy prędkości 90 km na godzinę i lekkiej mrzawce przyrząd pomiarowy pokazał około 66 dB, natomiast przy prędkości 120 km na godzinę i w deszczu urządzenie pokazało około 70 dB. Mając na uwadze trochę niesprzyjające warunki, uważam, że nie jest to naprawdę zły wynik. Tylne oświetlenie Civica wygląda ciekawie, szczególnie za sprawą trzeciego światła stop, które prawie łączy się przez środek z światłami pozycyjnymi. Światła pozycyjne wykonane są w technologii LED, natomiast kierunkowskazy to niestety tradycyjna żarówka. Przednie reflektory oraz kierunkowskazy zostały wykonane w całości w technologii LED, ale nawet w najwyższej opcji nie są dostępne reflektory pikselowe lub matrycowe. W naszej wersji Advance są natomiast adaptacyjne światła drogowe, ale nie jest to rozwiązanie, które w praktyce może dorównać reflektorom matrycowym. Czas zerknąć na aktualny cennik. W tym momencie, jak widać, mamy promocję minus 10 tysięcy złotych. Jak wcześniej mówiłem, dostępna jest jedna wersja silnikowa o mocy 184 koni mechanicznych i trzy wersje wyposażenia do wyboru. Aktualnie cena katalogowa zaczyna się od 167 700 zł. Zobacz, jak spisują się w praktyce reflektory LED w Hondzie Civic. A przy okazji sprawdź, czy masz subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny film, a będzie mi bardzo miło, jak go zobaczysz. Subskrypcje i lajki bardzo pomagają mi zwiększyć zasięg kanału, a jeśli to się uda dzięki Tobie, będę miał większe możliwości testowania ciekawych samochodów. Podsumowując, Honda Civic 11 generacji moim zdaniem wyróżnia się bardzo dobrze działającym napędem hybrydowym, który jest oszczędny, ma przyjemny dla ucha dźwięk i bardzo dobre osiągi. Samochód ma też świetne właściwości jezdne i trudno spotykaną niską pozycję za kierownicą. Jakość wykończenia jest na dobrym poziomie. Dla części osób pewnym minusem może być brak możliwości zamówienia oświetlenia matrycowego oraz niezbyt duża ładowność. Osoby, które nie lubią niskiej pozycji za kierownicą lub nie pozwalają na to zdrowie, muszą też to mieć na uwadze. Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie Honda Civic. Tymczasem dziękuję, że obejrzałeś film do końca i do zobaczenia niebawem.